A bo ty to masz zaklejone, też nie widziałeś. No nie widziałem. Może to odkleić. Ja odkleję. Bo to zawsze najgorzej. Ale to możesz już odkleić, tak by the way? Zobaczyć chyba mogę, nie? Ale kiedy on ci powiedział, że możesz to odkleić? Nie powiedział mi. Ja nie mam takiego plastra. No i co? I jak to zakleję potem? Ci się coś wymyśli. No... Nawet gazy nie mam. Wygląda źle, kochanie, ale masz takie wklęśnięte, to było bardzo duże. Jest to, miałeś to naprawdę bardzo duże. Tata ma ała, tak kochanie. Tak, kotuś. Boli cię? Teraz nie boli. Zruszane to boli. Zaczęło mnie to bardziej boli. Tak kochanie, zaraz ćwiczymy. Krzyś dostał informację, że ma nic nie robić. Bardzo się tą informacją przejął. Mama, jest specjalne, bo to bym... to masz już zaklejone tu. Zaraz, koteczku. Chwileczkę, mamusia musi... Popatrz, gdzie tatuś ma ała. Mamusia musi mu pomóc. Musisz być cierpliwy. Całe ci się to rozkleiło. No, dlatego dałbym sobie to. Dlatego Po prostu uciąłbym i już nawet po co kombinować i się męczyć. Jak można to zrobić łatwiej. Wyrównamy, bo to było ktoś to krzywo uciął. Ciekawe, kto tak krzywo to uciął? Ja! Ty? No nie wiem, czy ty. I mamy nowy plaster, założymy sobie. Pomożesz mi założyć nowy plaster? Nie, no to chyba nie położysz się na tej ręce do spania. Tak by the way. Będę musiał spać tyłem do ciebie. O ty najgorzej. Tyłem do Martusi będę musiał spać. Wymienimy się stronami na ten czas. Mikoś, proszę cię, nie krzycz. To jest taki czas, że on bez przerwy, nie? Bez przerwy krzyczy. Tak. Jest bardziej rozdarty niż matka, a to się rzadko zdarza. Rzadko. No, on mi świadkiem. Chcesz ała taty zobaczyć? No nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby cię coś nie śniło później. Tutaj, zobacz, jak tatuś ma ała. No, tatusia boli i nie wolno mu tego dotykać teraz, wiesz? Ta mama. Pomożesz mi zrobić mu opatrunek? Czekaj, ja ci pokażę. Zobacz, musimy bardzo delikatnie, bo tatusia może zaboleć. Tak? I teraz możesz przykleić jak naklejkę. Nie tu! Po bokach. Po bokach, po bokach. Tu nie. No. Tak, głasiamy datę. Jeszcze druga strona. Delikatnie. A co tam nie boli? No już nie boli. Już trzeba podmuchać. Podmuchasz, Mikołaj? Co robimy jak boli? Jezus, no nie kluczem. Podmuchasz? Co robimy jak boli? O, super. Tak? Już nie boli. Jak podmuchane, to nie boli. Dobrze, że mamy to już z głowy. Tak. Teraz tylko 2 tygodnie labów. Idzie. Proszę. Tyle bym powiedziała. No nic, ja idę ćwiczyć. Ja nie mogę trzymać aparatu, bo ja mam rękę chorą. Drugą. Kupiliśmy sobie w Leroy takie halogenki. Będziemy je zakładać pod wiatą, bo ostatnio jak coś tam robiłem, to miałem strasznie ciemno. Wszystkie halogeny, które tam były, to naprawdę to była dobra cena. Tak, bo one 100 kosztowały. Porównanie tam z innymi to jest spoko. Tutaj mam już odłączony, bo sobie tutaj testowałem, jak on świeci. Łatwo się to podłącza, z przodu wygląda tak. Zobaczymy, ile będzie dawać światła tam pod wiatą, bo to wiadomo, w pomieszczeniu jest inaczej, na zewnątrz jest inaczej.
Poza tym, jak oglądacie, to załóżmy w Leroy, to zazwyczaj tam świeci mnóstwo innych lamp, więc tak do końca wyznać się jest ciężko, która daje tak naprawdę najwięcej światła. Ona ma tutaj 30 W i 4000 lumenów. To jutro to będę montował na wiacie w dwóch miejscach, bo kupiliśmy sobie dwa, żeby po prostu doświetlić to bardziej. Dzień dobry, witam się z wami z samego rana razem z moim mężem i tak patrzę na niego, patrzę i sobie coś mi przypomina. Czy on nie wygląda jak tubka kremu? Popatrzcie, mój mąż ubiera się jak swoje kosmetyki. Podprogowo. Podprogowo! I on mówi, o, wszystkie te kosmetyki dla facetów to takie biało-czarne. Patrzę na mojego męża. Ja mówię, to akurat było śmieszne. No, ja mówię, what? Nie? O matko. A to moja tubeczka. Dzisiaj mamy taki trudniejszy dzień. Długo zwlekany. Pozytywnie. Lecimy z tym dniem mimo wszystko, nie? Co widzisz? Kupę on widzi. A tą wielką co Alita zrobiła. No i tak. Kupa mówią, że na szczęście, także przesyłamy dużo szczęścia. Alita, w imieniu całego internetu dziękujemy ci, bo to dzięki tobie wielkie szczęście każdy tutaj będzie miał. Zamontujemy sobie taki reflektor zewnętrzny z czujnikiem. Kupiliśmy go wczoraj w Leroy i sprawdzimy sobie, jak on świeci, czy będzie dla nas wystarczający. On jest z czujnikiem ruchu, natomiast można też ten czujnik ruchu wyłączyć i włączać normalnie na włączniku. Zobaczymy, co będzie dla nas wygodniejsze. My go będziemy wieszać go tutaj praktycznie pod samą tutaj górą naszej wiaty na belce. Taki jest plan, zobaczymy jak to wyjdzie i zobaczymy, czy tutaj to co pisze, czyli to 10 metrów zasięgu wystarczy, aby nas łapać i włączać to światło ponownie. To zabieramy się za montaż. Podłączenie do prądu mam tutaj zaraz nad drzwiami. Chciałbym to tutaj na tej belce górnej zamontować to światło. Muszę to, ten kabel sobie tutaj przeciągnąć do góry i przeciągniemy ten kabel tutaj górą i albo go tutaj zamontujemy, to drugie światło tutaj na drugiej części wiaty zaraz nad maszyną do cięcia, którą mam tutaj zasłoniętą, bądź jeśli się sięgniemy, to zamontujemy sobie go tutaj na tej belce. Ale to zobaczymy wszystko, jak nam wyjdzie z kablem, czy go po prostu starczy. Zaczniemy sobie tutaj od tego miejsca, czyli tutaj wepniemy się w ten prąd i zamontujemy pierwsze światło tutaj na górze na belce. Nasz kabel, pierwsze co to sprawdzimy sobie po prostu, czy na pewno nie ma napięcia. Taki śrubokręt jest najlepszy. Tutaj przyciskacie palcem i w tym momencie, gdy przyłożycie taki śrubokręt do sprawdzania napięcia w gniazdku do kabla, już będziecie wiedzieć, czy on świeci i czy jest tutaj napięcie. Zero, czyli nie ma nic. Możemy działać, nie ma się czym przejmować. I tutaj, jak widzicie, ten kabel jest dosyć krótki, a ja chciałbym światło podciągnąć tam do góry, więc będę musiał go sobie połączyć. Ja sobie go połączę z łączkami Wago. Tą końcówkę, którą tutaj miałam, odetnę z tego względu, że tutaj już dosyć długo to było na zewnątrz. Ten kabel już tutaj troszeczkę się popsuł, ale tam w koszulce dalej powinien być dobry. I teraz przy pomocy właśnie takiego narzędzia, to jest świetne do ściągania, skurowania kabli, do zaciskania tutaj złączek, ale ja go głównie używam do po prostu do przecinania kabla i do ściągania tutaj otuliny. Dzisiaj jest bardzo, bardzo zimno. Tak się ochłodziło, że musiałem ubrać sobie kurtkę, ale dzięki temu mam sporo kieszeni i mam tutaj między innymi właśnie te złączki, które wam pokażę. Wybrałem dwójki, takie najmniejsze. Najwyżej pokażę go je jeszcze w przebitce, że sobie już je tutaj założę na każdy z kabli. Już będę miał przygotowane do połączenia tego wszystkiego. Podłączone do lampy okablowanie i tą lampę zamontujemy sobie tutaj po prostu na dwóch śrubach w tą belkę i ona ma tutaj takie mocowanie. O, tak to wygląda.
Tak to sobie po prostu zamontujemy i ona będzie nam tutaj świecić w dół i łapać tą tutaj czujką. Pierwsza lampa zamontowana, zaraz sobie włączymy prąd i zobaczymy, jak świeci i czy w ogóle świeci. Zobaczymy, czy nie dałem ją za bardzo w górę, czy czujnik nas złapie. Tutaj 10 metrów nie ma, więc powinien bez problemu łapać. Lampa świeci, czujnik łapie jak szalony. Jak tylko wejdę tutaj w granicę wiaty, to od razu się zapala. Mamy tutaj do góry, ja bym powiedział, że 4,5 metra, coś takiego. I z takiej wysokości bez problemu to światło nas tutaj łapie. Teraz pociągniemy sobie kabel tu. Zobaczymy, ile światła będzie, gdy już będzie całkowicie ciepło, czy będzie to przyjemne i wygodne do pracy. Teraz bierzemy się za kolejny tutaj kabel. Skończone, wszystko zamontowane. Trochę tutaj szumi z tego względu, że mam tutaj folię, ale to wam zaraz pokażę. Lampy zamontowane, działają świetnie. Już wam pokazuję, jak to zrobiłem. Zaczniemy sobie tutaj. To jest ta pierwsza lampa. Mamy tutaj ten kabel, który tutaj wystawał do światła. On jest połączony tutaj z dwoma kablami w tej puszce, bo ten drugi kabel idzie tam górą do kolejnego światła. Dlatego chciałem tutaj dwa, żeby na pewno wszystko dobrze widzieć. Tak to jest tutaj zamontowane, mamy tutaj puszeczkę. Nie musi być tutaj dla mnie jakaś bardzo wodoszczelna, z tego względu, że tutaj nie pada, nie ma tu bezpośredniego deszczu, bo jesteśmy po prostu pod wiatą, jest to zabezpieczone przed wilgocią, żeby tam się nic nie działo. Tutaj kabel stąd pociągnięty, no może nie wygląda to najładniej, jeśli chodzi o ten kabel tutaj w górę, ale naprawdę nie miałem zamiaru tutaj kuć w elewacji, żeby to jakoś przeprowadzać pod tynkiem. Wycinać tutaj w styropianie i później to zamazywać, i tak by to było widać, więc po prostu to było najlepsze, najszybsze rozwiązanie. Tutaj, jak widzicie, mamy tą i następnie idziemy. Mamy tutaj drugą lampę. Świetnie to działa. Bardzo dużo daje światła w nocy. Tutaj już malowałem deski właśnie po ciemku. Kolejny warzywnik. Będziemy robić kolejne skrzynie, bo wyszło nam w zeszłym roku, że mieliśmy tego trochę za mało, więc dorabiamy kolejne. One są już tutaj pomalowane. I dzięki właśnie temu, że tutaj są te światła, mogłem to robić wieczorami. Nie musiałem tego robić za dnia. Dołożyłem sobie tutaj jeszcze gniazdko od razu do maszyny, z tego względu, że zawsze przedłużkę tutaj brałem tutaj z tego pomieszczenia. Wypuszczałem sobie przedłużkę i tak działałem tutaj ze wszystkimi sprzętami. Natomiast dorobiłem sobie tutaj gniazdko. Właśnie przypięte wszystkie kable mam na takie plastiki z gwóźdkiem. Je się po prostu wbija i wszystko się trzyma. Gniazdko jest zabezpieczone przed wilgocią, ma takie klapeczki. To jest IP44. To nie jest na bezpośredni deszcz, natomiast jest zabezpieczenie przed wilgocią, więc jest dobrze. Ten kabel właśnie, który tutaj idzie do gniazdka, jest tutaj połączony z dodatkową skrzynką bezpieczników, który tutaj zamocowałem. I tutaj właśnie na tych wyłącznikach mogę wyłączyć sobie po prostu gniazdko bądź bramę. Natomiast skrzynka to jest IP65, więc to już jak najbardziej na warunki atmosferyczne, takie jak deszcz i tak dalej, to nic się z tym nie dzieje. Więc tego gniazdka i tych świateł tutaj mega brakowało. Jestem mega zadowolony, że to już jest skończone i że działa świetnie. Także jeśli byście się zastanawiali, to naprawdę daje dużo światła. Ja chciałem tutaj dwa, z tego względu, że ta wiata jest bardzo duża. Zazwyczaj takie światło nad wejściem daje się jedno, no nie? Ale tutaj, żeby mieć to oświetlenie, lepsze dla mnie są dwa światła. I co ważne, czujnik działa w taki sposób, że jeśli pracuje tutaj pod wiatą, to on cały czas jakby to 10 minut sobie wydłuża. Nie ma tak, że ta lampa gaśnie po 10 minutach i zaświeca się znów, tylko po prostu jak on wyczuwa tutaj ruch, to on nie gasi tego światła i cały czas po prostu działa. Ja mam to ustawione krócej nawet, bo dałem chyba jakieś 3 minuty czy coś takiego, bo gdy przyjeżdżamy tutaj autem pod wiatę, wypakowujemy wszystko, to tyle nam wystarczy, żeby to się świeciło. Nie musi to się świecić 10 minut za każdym razem, gdy tylko, nie wiem, pies tutaj przejdzie albo coś takiego. Wystarczy tutaj właśnie te 3 minuty z tego względu, że czujnik jakby za każdym razem, gdy wyczuje ruch, wydłuża sobie czas, w którym ta lampa pracuje. Także jeśli jestem ruchliwy tutaj pod wiatą i coś robię, to działa to świetnie.
Dziś witam się z Wami spod szpitala. Jak wiecie, Krzyś ostatnio był w szpitalu na zabiegu. Tym razem ja jestem w szpitalu. Jeżeli oglądacie drugi kanał, to ja Wam dodawałam taki film odnośnie dbania o siebie, relacji z samą sobą. I dzisiaj właśnie zapoczątkowałam wszystko na tamtym filmie. Otóż umówiłam się na USG piersi i dzisiaj właśnie miałam termin. Akurat wypada on w Dzień Kobiet, więc w sumie wyszło niesamowicie ładnie dla samej siebie, że zrobiłam coś dla siebie, że zadbałam o siebie i tutaj Was też bardzo serdecznie zachęcam, żeby umówić się na USG, jeżeli nie robiłyście przez ostatni rok, umówić się na cytologię do ginekologa, badajcie się dziewczyny, to jest bardzo ważne, lepiej zapobiegać niż leczyć, lepiej wychwytywać takie rzeczy z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie zapominajcie o sobie, bo ja wiem, że czasami nie ma na to czasu i zazwyczaj nie ma na to czasu, jesteśmy cały czas zabiegani, natomiast warto o tym pamiętać i nigdy w życiu nie zapominać. Dbajcie o swoje zdrowie i o zdrowie swojej rodziny. Ja uciekam, ponieważ za 15 minut mam badanie, natomiast totalnie nie wiem, gdzie mam iść. Akurat umówiłam się w szpitalu w Żywcu. Ktoś mi tam to polecał, więc stwierdziłam, że tutaj przyjdę. Oczywiście badanie jest płatne. 200 zł. Co jest dla mnie absurdalne, że żeby się leczyć przy wszystkich składkach, które płacimy, płacić i za to. Więc to jest dla mnie absurd. Jestem ciekawa, z jakiego wy założenia wychodzicie, natomiast ja uciekam.